Dzień dobry Państwu. W Starostwie Powiatowym rozmawiam z Panią Beatą Chmielewską, członkiem Zarządu Powiatu Polickiego. Dzień dobry Pani Starostwo. Dzień dobry. Ta niefortunna formuła, członek zarządu, jakoś tak tutaj komplikuje, przynajmniej początek rozmowy. Ja mam z tym problem, ale to mniejsza o to, tak ktoś wymyślił, niech tak zostanie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim. To jest projekt, który Państwo zamierzacie wspólnie z Azotami realizować. Proszę powiedzieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie na ten temat. To jest projekt, na który złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego i otrzymaliśmy to dofinansowanie. I ten projekt zakłada stworzenie takiej instytucji, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, i same Azoty są fragmentem tego przedsięwzięcia, dlatego że centrum ma odpowiadać na potrzeby lokalnych pracodawców w ogóle. Oczywiście Azoty są największym pracodawcą i są jakby w pierwszej kolejności brane pod uwagę, ale to nie oznacza, że centrum nie będzie odpowiadało na potrzeby innych pracodawców. Już zgłosiło się SPPK, Hotel Dobosz, PDH, także to są te instytucje, ci pracodawcy, którzy chcieliby współuczestniczyć w kształceniu młodych ludzi, bo centrum w ogóle będzie służyło temu, żeby wykształcić młodych ludzi, ale też dokształcić dorosłych, którzy już pracują, tak żeby mogli na lokalnym rynku pracy spokojnie znaleźć pracę. W jakich zawodach? Jako założenie pierwsze to jest przede wszystkim zawód elektryk i wszystko, co związane jest z elektryką, technik technologii chemicznej i obsługi urządzeń chemicznych, opiekun osoby starszej, cukiernik i wszystkie te zawody, które już na przykład mają wzięcie, czyli hotelarstwo, gastronomia, są tym objęte, ale te nowe, czyli elektryk, opiekun osoby starszej, czy technik aparatów urządzeń chemicznych, to są nowe zawody. Dwa zupełnie techniczne, tak w 100% zawody, ten elektryk i opiekun osoby starszej? Nie, tam jeszcze jeden Pani wymieniła. Cukiernik? Nie, chodzi o taki zawód. Obsługę urządzeń chemicznych? Tak, no taki chemik. Więc to są takie dwa zawody adresowane, czy jakby no dedykowane, nazwijmy to tak, Zakładom Chemicznym Police S.A. I czy tutaj jest proporcje będą takie, że jakiś większy będzie udział właśnie tych kierunków, czy też to będzie równomiernie rozłożone? My chcemy odpowiadać na zapotrzebowanie. Czy macie badania jakieś? Nie jest tak, już odpowiem. Nie jest tak, że mamy narzucone, że mamy tylu wykształcić chemików, a tylu cukierników. Nie. Będziemy kontaktować się na bieżąco z pracodawcami, żeby wiedzieć, ile osób trzeba wykształcić. To też zależy od chętnych, bo nie zawsze młodzież czy osoby dorosłe, które pracują, będą chciały zdobyć takie zawody. Co do badań, no to zakłady chemiczne, Grupa Azoty muszą nam powiedzieć, ile potrzebują osób i w jakich zawodach. I jesteśmy teraz w takiej fazie, że to dopinamy. Jakie kursy będą potrzebne, ile osób w jakich zawodach. Czyli taka prognoza demograficzna tutaj jak najbardziej się przyda. I skąd pieniądze na to wszystko? Na razie wygraliśmy 7 milionów na ten projekt. Wygraliście w Totolotto? Wygraliśmy w Regionalnym Programie Operacyjnym, czyli Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja pośrednicząca nam będzie te pieniądze po prostu przekazała nam decyzję o dofinansowaniu tego projektu. To jest 7 milionów 200 łącznie, z czego 6 milionów, prawie 500 tysięcy to jest dofinansowanie, czyste pieniądze z Unii Europejskiej, a 700 tysięcy to jest nasz wkład własny niefinansowy. My dajemy salę, obiekt i to, co mamy, czyli potencjał. No to są rzeczywiście rewelacyjne warunki, tak z tego, co słyszę i tak robię tutaj taką pobieżną kalkulację w głowie. No Pani tutaj chyba ma olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o te projekty, no bo przecież ta hala sportowa i jeszcze kilka innych, to hala sportowa jest taki standardowy projekt, no jeszcze kilka innych, tu świadczą o tym, że no udało się Pani już niejedno zrobić i tych pieniędzy europejskich trochę Pani wyciągnęła tutaj. Cieszę się bardzo, no i rzeczywiście tak jest, że kolejne środki 7 milionów otrzymałeś. To nie w kij dmucha, to jest naprawdę duża kwota. No oprócz tego na edukację drugie 6 pozyskaliśmy na kształcenie ogólne, ale to już kierowane do placówek. Także razem 13. Ja tutaj sobie przeanalizowałem ten dokument, który tutaj przed nami leży. Z niego wynika, że
koszty prowadzenia tej placówki w dalszym ciągu będzie ponosiło później państwo. Tak, planujemy, że po 3 latach, kiedy mamy, 3 lata mamy pełne finansowanie unijne, potem taka jednostka może być subwencjonowana, czyli otrzymamy po prostu subwencję na tą placówkę. No jest w tej chwili boom na szkoły branżowe i mam nadzieję, że ten boom się nie skończy, bo to jakby są wymogi rynku w tej chwili takie. Coś wie Pani na ten temat? Jakie jest zapotrzebowanie w tej chwili na ludzi właśnie wykształconych zawodowo? No zdecydowanie jest właśnie i to te zakłady pracy, które wymieniłam, podają już konkretne potrzeby. Czyli no tak. Czyli na przykład PDH potrzebuje 200 osób, żeby zatrudnić do przebudowy. I to rozmawiamy o tym. Wskazują nam, jak mamy kształcić. No i tutaj na pewno też się odezwą spółki, które są spółki córki, które no jeżeli chodzi na przykład o zatrudnienie elektryków, to pewnie też będą brały udział w tym. Nie wiem, czy to jest pod szyldem Grupa Azoty wszystko, czy osobno one występują? Nie wiem tego też, ale rozmawiamy równolegle. Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne, PDH i Police Service. To są te jakby 3 podmioty, które... A więc Police Service, bo to jest ten podmiot, który zatrudni tych wykształconych tutaj elektryków. Otrzymaliśmy w ramach tego projektu pieniądze na pracownie elektryczne specjalne, 4 dedykowane temu zawodowi. No tak. A jeśli chodzi o te zawody takie niezwiązane z policami, to na co? Bo tutaj no, w policach, tak sobie sam przerywam, ale no cóż. W policach no, jest prowadzona polityka senioralna, wydaje mi się, na bardzo dobrym poziomie, bo miałem no, porównanie ze Szczecinem i wiem, że no, Szczecin jest kuleje, jeśli o to chodzi. Tutaj jest dużo zrobione już i czy w związku z tym są jakieś plany wykształcenia kadr dla tych właśnie celów? No tak, mamy jednym właśnie z zawodów jest opiekun osoby starszej. To znowu, pisząc wniosek aplikacyjny, przewidzieliśmy, że będą takie osoby nam potrzebne, a przewidzieliśmy, bo z drugiej strony w polityce senioralnej otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt pod nazwą Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. To jest projekt, który powstanie na Korczaka w budynku po byłej szkole SOSW nr 2, w tym zlikwidowanym ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Tam powstanie taka placówka, która będzie w sposób stały mogła opiekować się 72 osobami, które tego wymagają, między innymi osobami starszymi. Mamy w tej chwili tam 30 osób w Seniorze Plus. To jest dzienny dom opieki, tak, czyli tak. Od poniedziałku do piątku. A tam ten całodobowy 30, będzie. A tam tak. Będzie i dzienny, i aha. Będzie również taki, który będzie mógł całodobowo te osoby, które będą tego wymagały, opiekować się przez całą dobę. To nie będzie dom opieki taki całodobowy na stałe, bo taki znowu powstaje w Podgrodziu, tam gdzie wydzierżaliśmy no tak, Podgrodzie. Natomiast tutaj będzie taki okresowy, czyli na przykład rodzina wyjeżdża na wczasy i prosi, żeby zaopiekować się w tym czasie osobą starszą, niesamodzielną. To będzie przeznaczone do takich osób. I tam nie mamy wykształconych ludzi, którzy mogliby rozpocząć pracę. Mamy nadzieję, że uda nam się wykształcić i że znajdą tutaj pracę na miejscu w Policach. No jak nie na miejscu w Policach, to na pewno w pobliskim Szczecinie będzie zapotrzebowanie na takie osoby i pewnie i dla nich będziecie kształcić tutaj pracowników. Ja myślę, że tak, bo to jest no, społeczna potrzeba w tej chwili. No ja wczoraj słyszałem na konferencji prasowej w Szczecinie o tym, i że to jest takie tam bolączka Szczecina w tej chwili, brak tych domów opieki generalnie. Jedno z niewielu dużych miast, które w ogóle nie ma tej polityki tam na takim poziomie, jakby należało to widzieć. No ale to już jest tutaj w Policach jest dużo lepiej na pewno. Mamy takie ambicje, żeby było lepiej. Tak, tak. Nie, no to widać. Po prostu to można sobie opowiadać różne rzeczy. W tych ostatnich 4 latach udało Wam się to zrobić. Na podsumowanie może tej rozmowy, czy chyba, że jeszcze Pani chce zapytać. Nie, proszę pytać. Nie. Więc na podsumowanie tej rozmowy chciałem się spytać, co Pani by uznała za największe osiągnięcie tej 4-letniej mijającej kadencji? No bo zbliżają się wybory, wszyscy wiedzą. I od razu, co Pani planuje w następnym? Ja mogę mówić o obszarach, którymi się zajmuję, tak? Bo rozumiem, że to pytanie... Oczywiście, tak. Dotyczy wyłącznie Pani działalności. Nie wiem, co bym wybrała, jeśli miałabym jedną rzecz wybrać. No czy politykę senioralną? Czyli to, co uważam, o czym mówiliśmy, tak. Że, no ten projekt to na pewno zrobiliśmy. Taki na finiszu. I w edukacji tak. Te 2 projekty, bo ten to jest moim zdaniem krok bardzo duży do przodu centrum.
kształcenia zawodowego. To jest bardzo duży krok do przodu w edukacji. A kogo by Pani pochwaliła za udział w tym projekcie najbardziej, wyróżniła? No, kto się zaangażował w to? Projekt powstał we współpracy Wydziału Edukacji tutaj, nas po prostu, z dyrektorami placówek. Mhm. I bez wsparcia i bez twórczej pracy dyrektorów i pracowników placówek edukacji by nie powstało to. Podobnie jest z Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych, tu znowu Wydział Spraw Obywatelskich, no i instytucje, które zajmują się osobami starszymi, organizacje pozarządowe i Stowarzyszenie Złoty Wiek. Z tego projektu się dowiedziałem, że tutaj będą zaangażowane inne placówki oświatowe, między innymi MOW w Trzebieży. Wszystkie placówki, oprócz tego, że powstanie centrum, to jeszcze wszystkie placówki, bez wyjątku, będą zaangażowane w ten projekt, czyli będą pomagać w tym kształceniu. A no dobrze, no to co w takim razie, bo Pani to pominęła, co w takim razie na najbliższą kadencję, bo kandyduje Pani, więc na pewno są jakieś plany. No chciałabym to centrum dokończyć, żeby ono powstało i żeby rozpoczęło działalność tak, jak sobie to wymarzyliśmy tutaj. Chciałabym znaleźć lepsze warunki dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, warunki lokalowe, dlatego że poradnia jest w malutkim budynku. A tam są tylko piękne okoliczności przyrody. Tak, no ale blisko też są inne budynki, które można wykorzystać i takie też mamy plany. No myślę, że ta polityka senioralna, no to też jest rzecz, którą powinniśmy kontynuować w przyszłości. Domy dziecka są problemem, który chciałabym rozwiązać, bo w ogóle piecza zastępcza jest w powiecie polickim, jednak jeszcze trochę problemów do rozwiązania pozostało. Także takie mam plany. Jeszcze pytań nie mam. No to dobrze, to się cieszę. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia w przyszłej kadencji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.